Zostaniesz na noc, tak? Jutro wyjeżdżasz. Mam nadzieję. Dobra. Ale mnie tutaj nie będzie, wiesz o tym. Niestety nie jesteśmy w takich relacjach, jak ty sobie myślałaś. No. Dziękuję za posprzątanie pokoju, za prezent dla mamy. Ale tak być nie może. Dobra, chcieliście live'a, że jest u mnie, no to jest. O, 32 osoby nawet się zebrały. Ja już nie chcę bardziej gnębić Eli, skoro się rozczarowała tym, jak ją przyjąłem u siebie w mieszkaniu, domu. Ale to było do przewidzenia. Tak powinienem się zachować. No, mam jeszcze więcej dowodów, nagrań. Ale przykro, że robiłem coś takiego, jak nagrywałem ją podczas, kiedy ona siedzi u mnie w pokoju. Ja mam to teraz wszystko wywalać, żeby udowadniać swoją prawdę. Zbyszek, ty łosiu, ty żeś już dość nagrzebał. Widzicie ludzie, do czego jest Ema zdolna. Takie coś zrobić, przyjechać. Oczywiście ugoszczę, dam chyba nocleg. Do zjedzenia, do wypicia, wszystko. Bo tutaj to nie są takie fajne warunki na wsi, że można w każdej chwili jechać jakimś pociągiem, tramwajem czy gdzieś do miasta, żeby się wybrać na pociąg. Nie, tutaj tak łatwo nie jest. Za taksówki się płaci troszkę więcej, dwukrotnie chyba tyle co na mieście, za Ubera. No i niestety tak jest.